Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV. Ja mam na imię Piotrek i ten filmik ma wszystkich tych, którzy dopiero zastanawiają się, jaką pierwszą grę planszową wybrać na start swojej przygody z planszówkami lub po prostu jesteście osobami, które dopiero zaczynają i cały czas szukacie, jakie to nowe, nie tak specjalnie skomplikowane gry mogą trafić na wasz stół. Jeśli jesteś którąkolwiek z tych dwóch grup, to bardzo dobrze trafiłeś i zapraszam cię na ten film. Taki podobny film również nakręciłem w 2021 roku i ten film, czyli ten, który aktualnie oglądasz, jest niejako jego kontynuacją, rozwinięciem o nowe gry, które pojawiły się w 2021 roku, ale również o takie gry został zaktualizowany, jakie w tamtym czasie mi jeszcze ominęły, a wszyscy ci, którzy pisali komentarze, powiedzieli, że warto byłoby jeszcze o pewnych grach powiedzieć, tak więc piszcie komentarze wszyscy ci, którzy są bardziej zaawansowani w grach planszowych i polecajcie różne fantastyczne tytuły i piszcie od razu dla kogo i dlaczego takie gry na start polecacie, bo nawet nie wiecie, ile ludzi czyta komentarze i jak bardzo mocno z tych komentarzy korzysta, tak więc wszyscy ci, którzy już powzięli tę decyzję o starcie w grach planszowych, witam was wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że z kanałem Game Troll TV zostaniecie najdłużej, a ten filmik będzie waszym pierwszym, który rozpocznie przygodę z planszówkami. Tak więc zapraszam na materiał. Do każdej gry będziecie tutaj znajdowali mój opis, o co chodzi w rozgrywce. Oczywiście zobaczcie zdjęcia, żebyście nie kupowali kota w worku, ale również do każdej gry będę starał się dobrać, czy znaleźć, wyszukać jeden taki najważniejszy element, dla którego daną grę powinniście kupić, żeby ta gra znalazła się na waszych stołach na początek. I tutaj bardzo proszę, gra pod tytułem 7 cudów świata architekci. Jest to gra, która ma bardzo małą instrukcję. Na trzech stronach tak naprawdę jesteście w stanie wszystkiego dowiedzieć się o samej rozgrywce i po tych trzech, dobra, czterech maksymalnie stronach już wiecie, jak w grę grać. Czyli to, od czego najczęściej gracze się odbijają, czyli i z tym kojarzą niektóre gry planszowe, że wielkie, opasłe, tłumiszcza, 30-40 stronicowe. Spoko, takie gry są jak najbardziej i za tydzień zobaczycie materiał o grach zaawansowanych, które polecam, ale to są gry podstawowe, takie proste, do których łatwo jest wejść, ale żeby nie było, nie są to gry prostackie, infantylne. Tutaj mamy proste zasady, które przekładają się w kombinowanie przy samej rozgrywce. Tutaj będziecie budowali cuda świata, każdy z graczy otrzyma swój cud świata i w trakcie gry będziecie pozyskiwali różne karty. A to karty nauki, a to karty punktów, a to karty surowców, a to karty siły militarnej, ponieważ nie można zapomnieć, że ktoś będzie starał się was dojechać w trakcie tej gry i dzięki temu będziecie tworzyli swój cud świata. Gracz, który pierwszy skończy, odpala zakończenie rozgrywki i ten gracz, który w ciągu gry nazbierał jak najwięcej punktów, ten gracz będzie zwycięzcą. Bardzo fajna, kapitalna gra z tego roku. Bardzo polecam. Grę pod tytułem Cluedo na pewno kojarzycie. Jest to gra, od której, co po niektórzy zaczynają w ogóle przygodę z grami planszowymi, ale jeśli w ogóle wchodzimy już w temat gier planszowych, no to raczej Cluedo jest to pozycja w większości graczy znana. Cluedo jest to gra, w której naszym zadaniem będzie odkrycie kto, gdzie i czym zabił jakąś bogoducha winną osobę. Tak więc tutaj mamy mechanizm Cluedo w grze pod tytułem Niepożądani goście, tylko mamy ten mechanizm nieco rozwinięty. Każda rozgrywka jest to tak naprawdę oddzielna łamigłówka, od poziomu najłatwiejszego do najtrudniejszego. Jest to gra rywalizacyjna, żeby nie było, w której waszym zadaniem będzie odkryć nieco więcej niż w Cluedo, a w zależności od przyjętego trybu rozgrywki będziecie odkrywali trochę, albo więcej, albo bardzo dużo. Czyli kto, gdzie, kiedy, z kim, kto miał jeszcze jakiś motyw. Wszystko to będzie toczyło się, kiedy będziecie popylali po planszy i będziecie może niekoniecznie chodzili po tej planszy, ale wymieniali się kartami, które to karty dadzą wam obraz, że dana osoba nie mogła być tutaj, nie mogła się spotkać z tą osobą, nie miała, nie widziała tego przedmiotu, czyli po prostu będziecie dokonywali pewnych eliminacji i na końcu ten gracz, któremu uda się rozwiązać zagadkę, nie wiem, podnosi rękę, krzyczy, jakkolwiek byście się umówili i mówi, jakie jest rozwiązanie danej sprawy. Niepożądani goście, gra, która mnie kompletnie zaskoczyła, nie spodziewałem się jej w 2021 roku, ale jest to świetny tytuł, od którego polecam wam również zacząć przygodę. Wznowienie hitu, więc można powiedzieć, gry planszowe są jak wino. Niektóre się psują, bo troszkę zwietrzały, a niektóre cały czas powracają, gdyż ponieważ są genialne. Taką właśnie grą jest gra pod tytułem Ciężarówką przez galaktykę. Jest to gra, w której będziecie wcielali się w osobę, która chce polecieć w kosmos i zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Tylko waszym zadaniem w tej grze, która będzie miała dwa bardzo wyraźne elementy. Jest element na czas, kiedy, więc nie wszystkim musi to się spodobać,
jest to fragment, kiedy będziecie budowali swój statek kosmiczny z różnych rzeczy, które będziecie mieli rozrzucone przed wszystkimi graczami i wszyscy gracze na czas będą starali się zrobić jak najlepszy statek, ale kiedy czas minie wytyczony przez gracza, któremu się najszybciej udało to zrobić, ruszacie w podróż. No i tam czekają na Was piraci, kosmici, meteoryty, różne nieprzewidziane rzeczy, które będą powodowały, że będziecie zdobywali różne surowce, które jeśli dotrzecie, to jest bardzo ważne słowo, jeśli dotrzecie na metę z całym tym Waszym statkiem, zamienicie na pieniądze. Tak więc jest to gra dla tych wszystkich, którzy lubią dziwaczną, ale cały czas kapitalną przygodę. A teraz mamy grę bez tytułu. Dlaczego? Ponieważ jest to gra o malarstwie, tak więc jak można byłoby szpecić tę piękną ilustrację napisem. Więc jest to gra pod tytułem Canvas, gra o malarstwie, tak jak już się rzekło. I Canvas jest to gra, która może Was zaskoczyć kilkoma elementami. Po pierwsze, jest to gra, do której ponownie będzie prowadziło bardzo niewiele stron instrukcji, bo jak sobie przed chwilką jeszcze zobaczyłem, 3,5 strony i już umiecie grać, to jest jeden element. Chyba że chcecie poznać warianty kolejne, no to troszkę więcej trzeba byłoby przeczytać. Natomiast jest to również gra, która ma nietypowo mechanikę poprzez tworzenie kart. Tak, w grze będziecie tworzyli karty, no w końcu obrazy. Na początku i na końcu gry, bo taki będzie po prostu jej przebieg, będziecie dobierali sobie karty. Te karty dobieracie na rękę i jeśli będziecie mieli 3 karty, będziecie mogli je stworzyć z nich obraz, wkładając taką specjalną koszulkę, więc będziecie tworzyli sobie karty, dobierając również kartę tła. Dzięki temu będziecie mieli bardzo ładny, konkretny obraz. Kiedy wszyscy gracze skończą 3 obrazy, a jak widzicie, w grze jest sporo kart, więc liczba kombinacji, które możecie zrobić, jest dosyć spora. Sprawdzacie, kto ile ma punktów za swoje piękne stworzone obrazy i wyłaniacie zwycięzcę. Tak jak mówię, prosta, prześlicznie wręcz wykonana gra i dla każdego, kto na przykład jak ja nie potrafi malować, możecie poczuć taką duszę artysty. Canvas. Nieco starsza gra, o której jakoś mi się zapomniało powiedzieć w poprzednim roku, a jest to gra wielce uznana i cały czas w sprzedaży, co nie jest regułą w świecie gier planszowych. Więc mamy grę pod tytułem Doba Kamienna. Jest to gra, w której przyjdzie Wam się wcielić, no właśnie, w osoby, które starają się przeżyć w tejże epoce kamiennej. No i jest to klasyczny przedstawiciel gier typu worker placement. O co w tej grze chodzi? Zazwyczaj macie plansze, macie jakieś takie swoje pionki, czasami zdobywacie większą liczbę tych pionków, nosicie te pionki na planszę, zdobywacie surowce, rozwijacie siebie, czasami rozwijacie jakieś elementy planszy, nie mówię, że akurat tutaj, ale w ogóle, dzięki czemu zdobywacie, wydając te surowce, punkty, a punkty służą Wam do wygrania gry. Więc można powiedzieć, że takich worker placementów jest bardzo dużo. Są worker placementy prostsze i są te dużo bardziej skomplikowane. Epoka Kamienna jest taką grą nieco mniej skomplikowaną, z nie tak dużą instrukcją, tak więc jeśli chcielibyście spróbować czegoś takiego właśnie worker placementowego, to bardzo proszę, Epoka Kamienna jest jak znalazł, wcale nie taka trudna i fantastyczna gra i jestem totalnym fanem kubka, który służy w tej grze do rzucania kostkami. Ale być może, szukając różnych informacji dotyczących gier planszowych, zetknęliście się z takim terminem jak deck building, czyli gry, w trakcie których będziecie mieli na początku taką podstawową talię, a później te talie będziecie rozbudowywać. Można powiedzieć, że motyw, który pojawił się przy Dominionie, a teraz rozwijany czy dodawany jest do różnego rodzaju gier. Serdecznie polecam film swojego autorstwa, który jakiś czas temu popełniłem. Link do jego znajdziecie w opisie do tego filmiku. Ale jedną z gier, którą bardzo chętnie i często polecam, jest gra pod tytułem, akurat w tym przypadku, Batman Metal. Dlaczego akurat polecam Batman Metal? Ponieważ została wydana w tym roku i jest to znowu gra, w której dostaniecie taką podstawową talię, którą w trakcie gry będziecie musieli rozbudować i w trakcie gry, pozyskując oczywiście różnego rodzaju karty, tłukąc tych wrednych, którzy nam będą w tej grze przeszkadzali, będziecie zmierzali do końca gry i gracz, który na końcu będzie miał talię, która będzie składała się z najbardziej punktujących kart, ten zostanie zwycięzcą. Więc niejako jest to gra na punkty, ale tę grę oczywiście polecam, ale jeśli w tę grę się wpakujecie, to uwaga, będziecie za chwilkę mieli inne gry, ponieważ do tej gry zostały wydane jeszcze inne podstawki. Mamy Wieczne Zło i mamy jeszcze, bardzo proszę, tutaj pojedynek superbohaterów, czyli tutaj wcielacie się w dobrych, tutaj wcielacie się w złych, a tutaj możemy to wszystko połączyć, zrobić kryzys, tak więc jeśli szukacie czegoś, co będzie odpowiednio rozbudowane, to bardzo proszę, tego deckbuildinga serdecznie polecam. Ale może macie dziecko
I słyszeliście o takim dobrym wpływie gier planszowych na rozwój młodego człowieka? To oczywiście jest jak najbardziej prawda, ale jeśli na przykład pójdziecie do jakiegoś supermarketu, to tam bardzo często na półkach, no co tu dużo ukrywać, w bardzo wielu przypadkach znajdują się gry, które niewiele mają wspólnego z nowoczesną grą, dobrze zaprojektowaną, dobrą grą planszową. Tak więc, jeśli szukacie czegoś dla młodego człowieka, obywatela, to bardzo proszę. Tutaj na pudełku napisane jest od lat 8. Ja powiedziałem, bo gniewasz grałem z 7-latką. Ktoś już mi napisał, kiedy mówiłem o tej grze jakiś czas temu, napisał mi, że nawet jest w stanie 5,5-roczne dziecko już tę grę zagrać. Więc z pomocą rodziców oczywiście, tak? Więc jeśli chcielibyście coś ciekawszego, ambitniejszego, gdzie będziecie mieli swoich bohaterów, których możecie sobie tam, wiecie, porysować jeszcze, wersja męska, wersja żeńska, jakkolwiek kto by chciał, którzy będą rozwijali te swoje postaci, chodzili po właśnie takiej ciekawej krainie, czyli właśnie mamy Kroniki Zamku Avel, robili to tylko po to, tłukąc różnego rodzaju stwory, po to, żeby zdobywać właśnie doświadczenie, żeby zdobywać lepszy ekwipunek, po to, żeby w finałowej bitwie zlać złola, który na ten zamek napada, to naprawdę jest to fantastyczny tytuł, gra ma swoją podstawową wersję, ma również dodatek i każdy rodzic, który nabył sobie grę pod tytułem Kroniki Zamku Avel, jest tą grą zachwycony. Ja również do grona tych rodziców się zaliczam. Z moją jeszcze 3-letnią Anią w to jeszcze nie grałem, bo jeszcze jest za mała, ale jak będzie miała 3,5, to spróbujemy. Ale może do gier planszowych ściągnie Was nie sama gra planszowa, ale świat, w którym dana gra planszowa jest utrzymana. Tak więc bardzo proszę, mamy również World of Warcraft. Jest to przykład gry kooperacyjnej, czyli nie jest to gra, w której będziecie rywalizować, tłuc się między sobą, nie jest to gra, w której będziecie współpracować po to, żeby osiągnąć konkretny cel. W tym akurat przypadku mamy naszego wrednego, mroźnego złola, który będzie tam gdzieś się na początku czaił, ale żeby do niego dojść, będziemy musieli wypełnić 3 zmienne co grę zadania. Jeśli je wypełnimy, chodząc po planszy, walcząc z różnymi hordami dziwnych stworzeń, to dostąpimy możliwości skopania mu tyłka, musimy się udać w konkretne miejsce i będziemy mogli go lać. Tak więc, jeśli ktoś lubi tego rodzaju gry, oparte o grę, być może słyszeliście, Pandemic, to bardzo proszę, taki Pandemic w wersji World of Warcraft jest. Chociaż cały czas uważam, że wersja rzymska Pandemika jest najlepsza, ale jeśli ktoś chciałby właśnie Pandemika w wersji takiej fantazy, w takim świecie bardzo znanym, bardzo popularnym, to bardzo proszę World of Warcraft. Nowi. I teraz nie wiecie, jak ja się niezwykle środowisku narażam tym, co w tym momencie robię, ale uwaga! Jakiś czas temu poleciłem już grę planszową Monopoly Duel Shuffle, w zależności kto i kiedy wydaje, ta gra ma swoje dwie nazwy, tak więc jeśli byście szukali ciekawej karcianki, to Monopoly Duel chyba teraz to się nazywa, bardzo serdecznie polecam, fantastyczna, kapitalna gra. Ale wracając do Monopoly, który znajduje się przed Wami, no... Też, co po niektórych słyszeli, że nie, jeśli pewnie zaczynasz gry planszowe, nie, w ogóle spal Monopole, w ogóle gdzieś tam. Duża część z tego jest prawdą, ale jeśli chodzi o Monopoly Developer, to akurat tutaj ten element się nie pokrywa. Dlaczego? Ponieważ jest to gra, w której oczywiście macie planszę, będziecie chodzili sobie wokół tej planszy, ale tutaj podobieństwa z Monopolem się kończą, ponieważ tutaj będziecie mieli wpływ na swój ruch, to jest jedna różnica, ale również będziecie w trakcie tej gry pozyskiwali pewne miejsca po to, żeby zdobyć surowce, a i tutaj już się zmiana nakręca, po to, żeby te surowce wydawać w trakcie gry, żeby budować na środku planszy fantastyczne wieżowce, budynki, które musicie jeszcze ogarnąć, w którym miejscu stawiacie, jak mają być wysokie, ponieważ w grze będziecie dostawali punkty na koniec gry za to, co żeście zbudowali i jak na środku. I to jest coś, co będzie tworzyło Wam zupełnie nową odmianę gry pod tytułem Monopoly. Tak więc jeśli zaczęliście w ogóle swoją przygodę z Monopolami i na przykład chcielibyście coś więcej, a nie chcecie porzucać znanej mechaniki, to może sobie ogarnąć Monopoly Developer. Ta gra już aż tyle z Monopolem nie będzie miała wspólnego, a może dać Wam pokaz i przesmak tego, czym gry inaczej zaprojektowane po prostu są.
Ale dobra, gry planszowe gramy planszowymi, ale nie tylko tym będziemy żyć, ponieważ gracze planszówkowi oczywiście mają bardzo wielkie horyzonty i sięga ich chęć zabawy różnych gatunków, to bardzo proszę, również w naszym środowisku popularne są różnego rodzaju książki paragrafowe. Jakby ktoś nie wiedział, książka paragrafowa jest to książka, w której nie tylko książkę czytacie, ale w trakcie gry czasami występuje tam jakaś postać, którą tworzycie w trakcie gry, czasami zmieniacie parametry, czasami będziecie musieli stworzyć parametry na samym początku tej postaci i w trakcie czytania będziecie podejmowali decyzję za daną postać, co czasami może się okazać katastrofalne, czasami zbawienne, co będzie Was prowadziło do końca książki, tylko nie do końca na samym końcu, tylko do końca widzianego jako rozwiązanie tej historii. Czasami będziecie mieli kilka rozwiązań tej historii, ale to Wy w tych książkach jesteście bohaterem, czyli przeskakujecie od paragrafu do paragrafu. No i właśnie, takie książki chciałbym Wam również polecić. Jedną z nich jest Koszmar Alicji w Krainie Czarów, czyli jeśli ktoś lubi Alicję w Krainie Czarów, tutaj może zrobić różne rzeczy, których Alicja na przykład nie robiła. Macie dom pełen zła, czyli jak ktoś lubi takie mroczne historie, i jak również Wojownik Autostrady, Piekło na Autostradzie, taka starsza rzecz, która została wydana w nowym rzucie, czyli jeśli ktoś lubi coś dobrego, sprawdzonego, bardzo proszę, również mam tutaj takie dwa takie tytuły i Alicję nieco nowszą. Wszystko pięknie, nowo wydane, więc jeśli ktoś chciałby sprawdzić, czym jest gra paragrafowa, to proszę bardzo. Ale wiecie, robiąc materiał o grach planszowych na początek, no to właściwie pewnym nietaktem byłoby niepowiedzenie o takich grach jak Osadnicy z Katanu czy Wsiąść do Pociągu, tak? Więc uwaga, mówię o tych grach, tylko absolutnie nie są to gry planszowe, tylko są to łamigłówki przeznaczone dla jednej osoby lub jeśli lubicie takie łamigłówki dla nieco więcej niż jednej osób, czyli właśnie są to Osadnicy z Katanu, jak również mamy Wsiąść do Pociągu. Słuchajcie, są to dwie łamigłówki, które bardzo podobnie są wykonane według pewnego klucza robienia łamigłówek. Otóż w każdej łamigłówce macie kilka takich komponentów. I teraz Waszym zadaniem będzie, kiedy weźmiecie już kartę zagadki, właściwie w jednej i w drugiej wydaniu Osadników i Wsiąść do Pociągu jest taka sama liczba zagadek, które podzielone są na różne stopnie trudności. Na tej karcie macie zazwyczaj z jakich komponentów będziecie korzystać, czyli wybieracie sobie najpierw komponenty, z których korzystacie, a potem według prawideł, które znajdują się w nie tak na szczęście obszernych instrukcjach, właściwie one są bardzo krótkie, tu troszeczkę krócej niż tutaj i Waszym zadaniem jest przeniesienie tych komponentów na planszę tak, żebyście spełniali zasady, które przed chwilką przeczytaliście, czy po prostu osiągnęli cel, który dana łamigłówka przed Wami kładzie. Kiedy to zrobicie, to bardzo proszę, Wy rozwiązaliście łamigłówkę, może z poziomu początkującego przejdziecie sobie na kolejny i już w tym momencie będziecie się cieszyć, że Wasza mózgownica jest tak kapitalnie rozwinięta. Jeśli ktoś chciałby nieco bardziej sam rozpocząć może, nie wiem, przygody, zobaczyć, z czym to się je, aczkolwiek to nie są takie klasyczne gry planszowe, to są raczej łamigłówki, to również takie coś jest i również jest to fantastyczna zabawa, tak jak cały świat gier planszowych, do którego Was serdecznie zapraszam. To tyle w dzisiejszym materiale. Piszcie, pytajcie w komentarzach, na wszystkie Wasze komentarze będę starał się odpowiedzieć ja, czy wszyscy ci, którzy pod tym filmem będą pisali, również czytajcie komentarze, ponieważ w świecie planszówkowym przy wciąganiu ludzi do tegoż świata cała masa ludzi jest chętna, cała masa ludzi pomaga, tak więc pytajcie, pytajcie i jeszcze raz pytajcie, odpowiedzi zostaną Wam dane. To tyle w dzisiejszym odcinku, zapraszam Was na kolejne, jak również do subskrypcji tego kanału, żebyście cały czas trafiali na fantastyczne filmy od GameTroll TV. To tyle na dzisiaj, do następnego razu, trzymajcie się, hej! O, jak mnie ryj swędzi. Oh.